bardziej się chcę skupić na tym, co jest tu i teraz. To, co jak nas będą oceniać za 50 lat, to jest właśnie jak teraz w tą pracę włożymy. Jeżeli będziemy myśleć w swojej działalności tylko o to, żeby dobrze się zapisać, to naprawdę wiele rzeczy możemy zaprzepaścić, bo nie działamy na rzecz realnego rozwoju, tylko na rzecz tylko wizerunku i fasadowości, która dość częsta jest w naszej organizacji i to nie kończy się nigdy dobrze, bo oszukujemy samych siebie. Czyli tak naprawdę wiem, że się my wszyscy wpisujemy w tą historię, ale jeżeli tylko będziemy robić dobrze to, do czego się zobowiązaliśmy, to będzie tylko najlepsze świadectwo, w jaki sposób to w nowe stulecie wchodzimy jako organizacja. Za mojej kadencji myślę, że dość mocno zweryfikowaliśmy sobie festiwal i został urealniony pod kątem organizacyjnym, programowym. I realnie spojrzeliśmy na swój potencjał do jego przeprowadzenia. Taki mały audyt został zrobiony przez nas wszystkich i dzięki temu, że bardziej jesteśmy urealnieni w tym, myślę, że zdrowiej podchodzimy do całego przedsięwzięcia i staramy się mocniej go, lepiej go przeprowadzić, bazując szczerze na tym, jaki mam potencjał osobowy, ludzki, jak wyglądają relacje z partnerami zewnętrznymi. Na pewno te relacje z partnerami festiwalu zostały mocniej zacieśnione. Tu mówię o samorządzie miasta Kielce, o samorządzie wojewódzkim, mówię o instytucjach, które z nami współpracowały od lat, ale szczerzej do nich wyszliśmy z tym, jak festiwal wygląda. I to ma odzwierciedlenie w tym, jak nas wspierają. Nazwaliśmy pewne rzeczy po imieniu, ale też nie z jakimiś kompleksami, tylko z tym, że właśnie taka jest teraz rzeczywistość. Co to dało? To, że nazywając pewne rzeczy po imieniu, wcale nie jesteśmy gorszą, to wydarzenie jest gorszym wydarzeniem niż inne na mapie Polski, a nawet wydaje się, że jest festiwal przez to na całkiem dobrym poziomie, bo tam, gdzie nam czegoś brakuje, to albo mówimy, że nam brakuje potrzeby tu akurat tu pomocy, albo dociągamy zasoby ludzkie, rzeczowe, uzupełniając te braki. A tam, gdzie definitywnie nie jesteśmy w stanie realizować tej ścieżki, która była realizowana w latach 70., 80., 90., to z niej rezygnujemy, patrząc, czy faktycznie wartość festiwalu przez to straci. Mówię bardzo ogólnikowo, ale skróciliśmy czas festiwalu, jest bardziej on dynamiczny, skupiamy się mocno na wymianie kadr prowadzących warsztaty, i same koncerty na kadzielni coraz bardziej chcemy z nich zrobić wydarzenia na miarę XXI wieku. Najlepsze chyba jest to, że pracuje się z bardzo fajnymi ludźmi. I to jest tak, że właśnie mimo najmniejszych chorągwi mamy tutaj zasoby takie kadrowe instruktorów, które są w stanie podjąć rękawice i realizować te wydarzenia. I to jest chyba najwspanialsze, że można w tym wszystkim obserwować rozwój nas samych, naszych instruktorów przy tych dużych projektach. I wiemy, że one idą jednak na pożytek działalności tej małej chorągwi, która się przez to rozwija. I to jest jedno z najciekawszych dla mnie osobiście doświadczeń życiowych, właśnie coś takiego zrobić. I to nie jest tak, że jesteśmy najmniejszą chorągwią, bo można mówić, że jesteśmy najmniejszą osobowo, ale to projekty właśnie spowodują, że jednak jesteśmy dość mocniej silni. Ja uważam, że to też pokazuje, że mówienie o małej chorągwi, bo mało ludzi, jest trochę fałszywe. Tu chodzi właśnie o sprawność zarządzania. Wielka chorągiew może mieć 10 tysięcy ludzi, ale to nie świadczy jej wielkości, tylko dużej ilości członków, bo może być problem z zarządzaniem i mobilnością, tudzież realizacją wydarzeń, które naprawdę mają znaczenie nie tylko dla nich samych, ale dla całej organizacji. Myślę, że przez to, że mamy festiwal harcerski, jako chyba jedyna chorągiew, znaczy na pewno jedyna chorągiew w tym kraju, to, że jesteśmy mali, o niczym nie świadczy, w sensie mamy mało ilość ludzi. Robimy wielką rzecz dla całego kraju, a nawet i uważamy Europy. Przewrotne pytanie oczywiście, ale to dlatego, że nikt nie do końca sprawdza słowniku, co to za pojęcie polityka. Polityka to jest wpływ na rzeczywistość. I można ją mieć poprzez właśnie legitymację władzy na poparciu o system prawny. Może być to władza prawym kaduka, czyli silniejszego. Akurat my się opieramy o standardy statutu ZHP i o standardy demokratyczne. I ta polityka harcerska
wewnątrz organizacji wynika wyłącznie z konsultacji między instruktorami w naszej wspólnocie. W naszej tej kadencji od samego początku mówię, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Harcerstwo od ZHP. ZHP to instytucja, forma prawna, która ma reprezentować i wzmacniać harcerstwo, czyli formę pracy, metodę pracy z dziećmi i młodzieżą. Każda instytucja ma swoje prawa, obowiązki i jedno z nich dla części w obecnym świecie to jest właśnie tak zwany ten styl korporacyjny. Natomiast ZHP jako całość, w zasadzie patrząc na statut naszej organizacji, to już jesteśmy korporacją od samego początku, bo mamy potężne struktury, zasady funkcjonowania, wewnętrzne regulaminy. I tak bym na to patrzył, że to nie jest tak do końca, że my jako chorągi wywieramy nacisk i presję na chówce. Czasem jest tak, że w zasadzie to chówce większą wywierają na nas presję, choć tego tak nie nazywają, bo dla nich to już nie jest polityka, ale jeżeli w pewnym momencie nie reagują w ten czy inny sposób na nasze ustalenia, wewnętrzne regulacje, to mają wpływ na to, jak to dalej wygląda. Więc w każdej organizacji jest pewna polityka w obszarze, w jakim ta organizacja funkcjonuje. Były założenia związane z kształceniem kadry, realizacją dużych wydarzeń lub współorganizacją z chówcami wydarzeń centralnych, związane z rozwojem kadr kultury i rozpoczęciem modernizacji infrastruktury, czyli majątku trwałego. Udało się to w 70% uważam zrealizować. W sensie, że nawet jeżeli rozpoczęliśmy proces lepszego, mądrzejszego, nie wiem, bardziej systemowego działania kształceniowego, on się dopiero w tej kadencji zaczął i mam poczucie, że się nie doszedł do tego poziomu, co uważaliśmy całą komendą za potrzebny, ale on, jeżeli będzie realizowany w następnych 4 latach, to myślę, że w ten sposób uda się faktycznie coś osiągnąć w kształceniu, pracy z kadrą. Projekty unijne mnie zaskoczyły, że aż tyle i aż tak w takiej ilości jesteśmy w stanie realizować jako organizacja, bo nie zakładaliśmy, że aż takimi zasobami będziemy dysponować, ale to tylko świadczy o tym, że jako organizacja mamy ten potencjał kadrowy, rzeczowy, merytoryczny to robić. I nie ukrywam, że to nas chyba najmniejszą chorągię, jedną z mniejszych chorągiew w Polsce, umiejscowiło w jednych z lepszych organizacjach społecznych, które mogą to robić. To też jest pytanie, gdzie jest w takim razie ZHP lub te większe, z większą ilością osób chorągwie. Jeżeli by tyle samo realizowały, to naprawdę ZHP ma ten potencjał i chorągwie, żeby być jednym z lepszych organizacji społecznych i instytucji, które są w stanie realizować projekty i też oddziaływać na strukturę społeczną. Kadry kultury tutaj zaczęliśmy, ale to jest proces ciągły i nie jest do końca domknięty, ale myślę, że w następnej kadencji uda się to uporządkować, nadać pewne ramy i to wszystko nabierze zupełnie innego wymiaru i kształtu. Jeśli chodzi o infrastrukturę, czyli majątek trwały tutaj, muszę powiedzieć, że nie udało się zrealizować tego kierunku w pełni. Dopiero zaczęliśmy. I to jest duża nauczka dla mnie, że nad tym musimy poważnie porozmawiać jako instruktorzy, bo ten majątek, który jest w organizacji, to jest praca setek, nie wiem, czy nie tysięcy instruktorów przez te 100 lat. Nie możemy myśleć o tym w sposób tylko roczny, dwuletni. To jest praca na tym powinna się rozpisana wieloletnio. Bardzo mądrze, bo ten majątek to jest coś, co może nas wzmocnić, te budynki, ośrodki i trzeba się dobrze zastanowić, co z tym dalej zrobić. Oczywiście harcerz jest oszczędny, prawda? To jeden z naszych, także mi jeden z punktów prawa harcerskiego, co to znaczy? To można powiedzieć, że właśnie gromadzi majątek, a ma gromadzi go po coś. Tym czymś jest po to, żeby wzmocnić harcerstwo, ale to wymaga pewnej odpowiedzialności. I jak zaczęliśmy teraz aplikować ośrodki tylko na termomodernizację 3 budynków należących do 3 chówców, zaznaczam 3 chówców, czyli my podjęliśmy działania nie na rzecz biura chorągwi i budynku komendy chorągwi, tylko na rzecz innych chówców,
to okazało się, że to jest taki poziom pracy i zaangażowania, do którego w zasadzie nie byliśmy przygotowani, ale podjęliśmy te kroki, bo wiem, że jest teraz szansa i okazja, ale żeby to potem realizować, to musimy powołać osobne zespoły ludzkie, które to zrealizują. Na mapie województwa postrzegam Chorągiew jako jedną z silniejszych instytucji społecznych w województwie świętokrzyskim, która jest jednym z niewielu prawdziwych stowarzyszeń. Stowarzyszeń, które zrzeszają swoich członków, z której tylko część pracuje w stowarzyszeniu, a reszta zrzesza osoby po to, żeby realizować jakąś misję. W ciągu kadencji też jestem członkiem Wojewódzkiej Świętokrzyskiej Rady Pożytku Publicznego i mam przegląd niektórych organizacji i okazuje się, że są organizacje 7-10-osobowe, są stowarzyszeniami równouprawnionymi niż nasze stowarzyszenie, jakim jest Chorągiew Kielecka. Jest duża dysproporcja, uważam, jeśli chodzi o realizację programów, a to jest też tak, że nawet jeżeli nie mielibyśmy środków z zewnątrz w takiej ilości jak teraz, to my nadal byśmy funkcjonowali i robili to, co jest dla nas fundamentem, czyli praca w drużynach, robienie dobrego harcerstwa na terenie szkół, czy też osiedli lub małych miejscowości, a niektóre stowarzyszenia tego nie robią. Nie realizują swojej misji, jak nie mają grantu z zewnątrz. Więc ja uważam, że jesteśmy jednym z ostatnich i całkiem dobrze funkcjonujących prawdziwych stowarzyszeń zrzeszających szeroką ilość członków, dość mobilni i dość kreatywni, czego potwierdzenie są realizowane przedsięwzięcia wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, gdzie to my byliśmy organizatorami, bo mieliśmy i zasoby, i wiedzę, i umiejętności, i też ludzi potrafiących to robić, jak kongresy na rzecz młodzieży, kongres stowarzyszeń. Jeśli chodzi o na mapie Polski, to wydaje się, że chyba przez pryzmat jednego z projektów unijnych. To też nie jest dobre, że oceniam Chorągiew przez pryzmat rzeczy wynikających z realizacji projektu unijnego, ale to obrazuje mimo wszystko potencjał. Realizujemy projekt cyfrowy. Wszyscy w Urzędzie Centralnym mówią, że byliśmy czarnym koniem, jeśli chodzi o aplikowanie o ten grant w Centrum Projektu Polska Cyfrowa. Jesteśmy bardzo dobrze oceniani jako instytucja sprawnie realizująca ten projekt. To jest bardzo rozbudowany projekt. Kwoty to są siedmiocyfrowe, jeśli chodzi o jego realizację. I robimy to bardzo dobrze. I jeśli chodzi o dobre praktyki, czyli pokazywanie na zewnątrz przez Centrum Projektu Polska Cyfrowa w Brukseli, w Komisji Europejskiej, jak realizują projekty, dzwonią do nas, żebyśmy udostępnili materiały promocyjne, bo to my jesteśmy właśnie wzorem w Brukseli, jak takie rzeczy robimy. Myślę, że jesteśmy Chorągwią zgrabną, do tego dynamiczną, bardzo mobilną i nie zamykającą się w obrębie tylko i wyłącznie tego, co wynika z wewnętrznych regulacji harcerskich. Idziemy o wiele szerzej, dając możliwość rozwoju instruktorów i spatrzenia na pewne rzeczy szeroko, wielowątkowo, wielookresowo. Zaczynamy przekładać to na wzmocnienie harcerstwa i myślę, że jesteśmy postrzegani jako bardzo profesjonalną organizację, jeśli chodzi o kulturę pracy, budowanie relacji zewnętrznych. I chyba daliśmy nadzieję niektórym chorągiem na to, że jesteśmy w stanie jako organizacja realizować tego typu wydarzenia. I to Chorągiew Kielecka była przykładem i jest przykładem dla innych chorągwi, że można z Europejskiego Funduszu Społecznego sięgać po środki, które mają wpływ zarówno na społeczność lokalną, ale mają wpływ też na organizację i na rozwój harcerstwa. Żeby była równowaga pomiędzy ZHP a harcerstwem w naszej chorągwi, żeby ten aspekt instytucjonalny, biuro chówca, biuro chorągwi, zarządy chówców, zarząd chorągwi, bardzo fajnie korelował, współpracował z tą stroną harcerską, drużynowym, instruktorem, żeby te dwie strony ze sobą współpracowały. Oczywiście wszystkie te strony to wywodzą się z czegoś wspólnego, czym jest harcerstwo, ale chciałbym, żeby ta harmonia
za 4 lata była dostrzegalna, żeby wszyscy mieli poczucie, że faktycznie w ten sposób to może funkcjonować. Bo zauważalna jest taka niechęć do władz wszelkich, okopywanie się czasami instruktorów przed komendami chówców, chorągwi. A prawdopodobnie to wynika z niskiego poziomu świadomości demokratycznej w ogóle społeczeństwa polskiego, kiedy każda instytucja jest gdzieś wypychana z jakiegoś takiego poczucia istnienia i wpływu na jednostkę i przez co jest zaburzana wspólnotowość. Aczkolwiek harcerstwo jestem chyba jedną z niewielu organizacji, którą tą wspólnotowość jednak podnosi w społeczeństwie. I chciałbym, żeby z tej równowagi pojawiło się fajne harcerstwo. Nie będę mówić, czy ma być to 5 tysięcy osób, czy 6 tysięcy osób, bo nie mamy wpływu na to, jak wygląda migracja w naszym kraju, ale żeby było wiadomo, że to wszystko ma w sobie właśnie równowagę, która powoduje, że instruktorzy są zadowoleni z tego, co robią, rodzice przede wszystkim są bardzo świadomi i wiedzą, co my oferujemy, a i instytucje publiczne wiedzą, co robimy, wierzą w to, co robimy i chcą nas jeszcze wspierać, żeby ta praca dobrze wyglądała.